Jezus kuszony przez diabła na pustyni. Dostrzegam kamieniste pustkowie które widziałam już po mojej lewej stronie w wizji Chrztu Jezusa w Jordanie. Jednakże jestem chyba w głębi tego pustkowia, bo nie widzę już pięknej rzeki o powolnych, lazurowych wodach, ani pasów zieleni, graniczących z jej obydwoma brzegami, ożywianymi wodną arterią. Nie ma tu nic, tylko pustka, kamienie, spalona ziemia, która stała się żółtawym pyłem. Cały czas wiatr unosi ją małymi tumanami. Można by powiedzieć, że te tumany są jak oddech rozpalonych gorączką ust, tak są suche i gorące, męczące z powodu pyłu, jaki wprowadzają do nosa i gardła tu i tam, z rzadka widać cierniste krzaczki, nie wiadomo jak mogą przetrwać na tej pustyni, wyglądają jak kilka rzadkich kępek włosów na czaszce łysego człowieka. Ponad pustynią, niebo intensywnie niebieskie, w dole, ziemia wysuszona, wokół skały i cisza. To cała dostrzegana przeze mnie przyroda. Olbrzymia skała tworzy prymitywną grotę. Jezus siedzi na kamieniu, przyniesionym do środka, oparty o skalną ścianę, odpoczywa od palącego słońca. Osoba dająca mi wewnętrzne pouczenia wyjaśnia, że ta skała, na której siedzi Jezus, służy mu również za klęcznik oraz za podgłówek, kiedy odpoczywa, owinięty w płaszcz w blasku gwiazd i w chłodzie nocy. Blisko Jezusa znajduje się sakwa, którą jak widziałam zabierał odchodząc z Nazaretu, jest to cały jego dobytek, torba jest płaska, wnioskuję więc że jest pusta i nie ma w niej już tej odrobiny jedzenia którą włożyła Maryja. Jezus jest wychudzony i blady. Siedzi opierając łokcie o kolana, z ramionami wyciągniętymi do przodu i złożonymi rękoma, palce ma splecione, rozmyśla. Od czasu do czasu podnosi wzrok i rozgląda się dookoła, patrzy na słońce prawie w zenicie na lazurze nieba. Od czasu do czasu, szczególnie po spojrzeniu na okolicę, podnosi oczy ku słońcu, zamyka je i wspiera się na skalę służącej mu za oparcie, jakby miał zawroty głowy, widzę pojawiającą się ochydną gębę szatana. Nie przybrał postaci, w jakiej często go przedstawiamy, z rogami, ogonem, można by rzec Beduin owinięty szatą i płaszczem, przypominającym strój maskaradowy, na głowie ma turban, którego brzegi opadają mu aż na ramiona, rzucając cień na policzki. Widać więc jedynie wąski trójkąt twarzy, bardzo brunatny, z wąskimi i wykrzywionymi wargami, z oczyma czarnymi i głęboko osadzonymi, z których wychodzą magnetyzujące błyski, dwie źrenice, przenikające cię aż do głębi serca, z których nie wyczyta się nic albo tylko jedno słowo, tajemnica. Nie takie są oczy Jezusa, które także fascynują blaskami przenikającymi aż do głębi serca. Jednak z jego oczu można wyczytać samą dobroć i miłość, którą ma do ciebie. Spojrzenie Jezusa jest dla duszy pieszczotą, wzrok szatana podwójnym ostrzem, które przeszywa i pali. Szatan zbliża się do Jezusa. Jesteś sam. Jezus patrzy na niego i nie odpowiada. Gdybym miał wodę w manierce, dałbym ci, ale nic nie mam. Mój koń jest wyczerpany i idę pieszo do rzeki. Tam się napiję i znajdę kogoś, kto mi da chleba. Znam drogę, chodź ze mną, a zaprowadzę cię. Jezus nie podnosi już oczu. Nie odpowiadasz. Czy wiesz, że jeśli tu zostaniesz, umrzesz? Wiatr się zrywa, będzie huragan. Chodź! Jezus splata dłonie w niemej modlitwie. Ach, więc to ty! Od dawna cię szukam. A teraz od bardzo dawna cię obserwuję. Od chwili, kiedy zostałeś ochrzczony, wzywasz przedwiecznego, on jest bardzo daleko. Teraz jesteś na ziemi i pośród ludzi, a dla ludzi ja jestem królem. Jednak budzisz we mnie litość i chcę ci pomóc, bo jesteś dobry i przyszedłeś się poświęcić. Po nic. Ludzie znienawidzą cię z powodu twojej dobroci. Oni rozumieją jedynie, czym jest złoto, żarcie i uciechy, ofiara, cierpienie, posłuszeństwo. To dla nich martwe słowa, bardziej martwe niż ta ziemia tu w okolicy. Są jeszcze bardziej wyjałowieni niż ten proch. Tu jedynie wąż może się ukryć, oczekując na sposobność ukąszenia, oraz szakal, aby cię rozszarpać. Chodźmy, chodź. Ludzie nie zasługują na to, by dla nich cierpieć. Znam ich lepiej niż Ty. Szatan usiadł naprzeciw Jezusa. Przygląda mu się dokładnie straszliwym spojrzeniem i uśmiecha się wężowymi ustami. Jezus cały czas milczy i modli się w duchu. Nie ufasz mi, jesteś w błędzie. Ja jestem mądrością ziemi. Mogę ci służyć za nauczyciela, aby ci pomóc odnieść tryumf. Popatrz. Odnieść tryumf to takie ważne. Kiedy zdobyło się świat i kiedy się go uwiodło, wtedy można go zaprowadzić dokąd się chce. Jednak najpierw trzeba być takim, jak im się podoba, zdobyć ich, sprawić, że uwierzą w nasz podziw do nich, w to, że podobnie myślimy. Jesteś młody i piękny. Rozpocznij od znalezienia niewiasty. Zawsze trzeba od niej zacząć.